Ho, ho, ho! Tu wasza mesterowa Mikołajka. Cześć, jestem Sylwia i nagrywam dla was na kanale Szkoły Języków Skandynawskich Mester odcinki związane z językiem norweskim. Tym razem mam dla was, no niestety nie świąteczny odcinek, tak jakby czapka mogła wskazywać, a podstawy podstaw, czyli zwroty, które są absolutnie niezbędne, jeżeli rozpoczynacie naukę języka norweskiego. Nie martwcie się jednak, ponieważ świąteczny odcinek też dla was przygotuję niebawem. Na pewno się jeszcze w grudniu pojawi. Ale przejdźmy do rzeczy. Na pewno musicie wiedzieć, jak jest tak i nie po norwesku. Otóż tak to po norwesku ja, a nie to nei, nei. Ja, nei. Wypadałoby się także umieć przywitać. Kiedyś już nagrywałam odcinek o powitaniach w języku norweskim, linkuję wam go gdzieś tutaj, ale przypomnijmy. Najbardziej popularną formą powitania w Norwegii jest po prostu hi, hi, czyli cześć. Możecie też powiedzieć dzień dobry. Jeżeli jest to rano, to użyjemy god morgen, god morgen, a jeżeli po południu, czyli tak po 12, to już god dag, god dag. Możemy też wrzucić komuś dobrego wieczoru, czyli dobry wieczór. Po norwesku god kveld, god kveld. I dobranoc, czyli god natt, god natt. Skoro umiemy się już z kimś przywitać, to wypadałoby także się z kimś umieć pożegnać. I po norwesku najłatwiej będzie zrobić to za pomocą po prostu hade, hade. Jest to takie cześć, do widzenia. Możemy też jeszcze dodać hade bra albo Hadegot. Jest to jeszcze bardziej miła, uprzejma forma pożegnania po norwesku. Często zamiast do widzenia mówimy komuś do zobaczenia. I po norwesku jest to vises, vises. I możliwe są dwie formy zapisu tego oto wyrażenia, zresztą zobaczcie sami tutaj na dole. Na pewno drugiej osobie miło będzie także, jeżeli będziecie życzyć jej dobrego dnia, co po norwesku brzmi Han fin dag. Han fin dag, czyli dosłownie miej fajny dzień. Jeśli widzimy kogoś po raz pierwszy i witamy się z taką osobą, to często używamy zwrotu miło mi Cię poznać, czyli po norwesku hyggelig og hilse på deg. I w odpowiedzi usłyszeć możemy wzajemnie, czyli po norwesku i like måte. Rozmowę często zaczynamy od pytania co u Ciebie słychać, czyli po norwesku hvordan går det? Hvordan går det? I usłyszeć możemy det går bra, det går fint, det går flott. Czyli u mnie wszystko dobrze, fajnie, wspaniale. Zamiast det går bra możemy też usłyszeć tak, bare bra, czyli dzięki, wszystko dobrze. Albo ikke så verst, ikke så verst, czyli nie najgorzej, więc jeżeli na przykład boli was ząb albo coś się przydarzyło, no to nie narzekamy, a mówimy, że jest nie najgorzej. Zamiast hvordan går det możemy też usłyszeć pytanie hvordan har du det, czyli dosłownie jak się masz. I odpowiadamy mam się dobrze, czyli jeg har det bra. Jeg har det bra. Jeśli komuś coś podajemy na przykład, to mówimy varsågod. I to jest proszę. Ale jeżeli chcemy poprosić kogoś o jakąś przysługę, o zrobienie czegoś, to używamy już wyrażenia Var så snill, czyli dosłownie bądź tak uprzejmy i zrób coś dla mnie. Dalej, dziękuję. I podziękować można oczywiście na wiele sposobów. Myślę, że o tym nagram kiedyś osobny odcinek, ale ja mam dzisiaj dla was trzy najbardziej popularne zwroty. Pierwszym z nich jest po prostu tok, tok. Pamiętajcie, aby wypowiedzieć to krótko, ponieważ jeżeli powiemy tok, tok, to mamy już na myśli dach, więc różnica jest. I tok to po prostu dziękuję. Możemy do tego dodać oczywiście jeszcze na przykład mange tok, czyli wielkie dzięki, albo tusen tok, czyli tysiąc, po tysiąckroć dzięki. Jak już ktoś nam podziękuje, to mówimy na przykład nie ma za co, czyli bare hyggelig. Bare hyggelig. Albo żaden kłopot. Ingen orsak. Ingen orsak. Po polsku
Mamy tylko jedno przepraszam, zaś po norwesku aż dwa, tak samo jak w angielskim. Jeżeli chcemy przeprosić kogoś i na przykład o coś zapytać, wtedy używamy wyrażenia unnskyld, unnskyld. Z kolei, jeżeli jest w tym nasza jakaś wina, jeżeli chcemy przeprosić za coś, bo coś przyskrobaliśmy, wtedy używamy beklager, beklager. I ostatnie wyrażenie ode mnie w bonusie to skol, skol, czyli na zdrowie. Tych wyrażeń jest oczywiście o wiele, wiele więcej. Jeżeli macie ochotę poznać resztę, to napiszcie mi w komentarzu. A ja tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam Was także na nasze media społecznościowe, ponieważ na przykład informujemy tam o naszym konkursie albo o różnych pomysłach na norweskie prezenty. Zresztą sami zobaczcie, wbijajcie na Face'a i Instagrama. Do zobaczenia za tydzień. Pisces!